Cześć, witajcie moi drodzy, czwórka z tej strony i witam was serdecznie w kolejnym odcinku Cywilizacji. Co się stało ostatnio? Mamy wojnę ze wszystkimi oprócz Kamehameha. Bomba. Dobra, no to sprawdźmy najpierw bardzo z wielką nadzieją. Może Katarzyna chciałaby... Nie, przepraszam, Maria. Wypite? Dobrze, na razie nie chcę ze mną negocjować pokoju. Okej. Okay. Co byście mi radzili? Radziliście mi, żeby... trochę jednostek strzelających umieścić przy Poznaniu, że one się będą lepiej bronić. Więc... jednostko leć. Tutaj się robią jednostki, tutaj też. Okej, na razie następna tura. Mam nadzieję, że Kamehameha mi nie powie wojny, bo jest chwilowo tutaj za słaby. Ale to tylko i wyłącznie moje nadzieje. Ups. Z kim traktat pokojowy mi wygasł? O nie. Kamehameha może wypowiedzieć nam wojnę. Fucking shiten. No cóż. Dobra, no Kuchiwa się będzie bronić, jakby co. Okej, tu się robią jednostki, tu się robią jednostki, tu się bronimy. Następna tura. Nie mam za dużo do roboty w tej chwili. A nie chciałbyś przy okazji wina za marmur? A oleka. Dobra. Czy to jest jakiś sposób uprzedzania mnie o tym, że będzie wojna? Najpierw chcą ambasada, potem wypowiadają mi wojnę, czy coś w stylu? O, pan generał przyszedł. Niezbyt pozytywnie. W Poznaniu będą działa. Dobra, to już zarąbiemy. Na razie nic więcej. Jestem ciekawa, czy oni tutaj zrobią. Cytadelę. Swoją. Na razie komputer bardzo mocno przelicza. Nie robią cytadeli. Dziwne. Szczęść. No, Kuchiwa się powiększyła. Jednostki awansowały. Wy też idziecie na front tutaj. To działo powoli, będzie wyjeżdżać z Poznania. Kusznicy niech się tutaj dzieją. Wybierz badania. Co my zrobimy? Technologia... sprawy zagraniczne. Dobra, weźmiemy sobie to, co nam gość od technologii podpowiada. Następna tura. Też zrobimy kuszników. I ci też idą na front.
chwilowo tutaj wejdą nasi kusznicy i może w takim razie zaatakujemy z dystansu za chwilę tych genewskich. Genewa mogłaby paść, bo mnie strasznie wkurza tutaj. Chwilowo nie ma na to zbyt dużych szans, ale mogłaby paść. No dobra. Zadowolenie idzie w dół. Kasa idzie w dół. Dobrze to nie jest. Dobra. Jaki zasięg stąd ma działo? Niski. Bardzo. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. To oznacza, że potrzebuje działa do Poznania. Może z ludzki relikt za chwilę coś zacznie robić. Tu nam się przechadzała armia. Mamy kolejne trzy jednostki. Dobra, Wiedeń. O, jest. Das kann nicht euer Ehren. Dobrze, nadal nie chcecie pokoju, nie ma sprawy. Kocie, spadaj z biurka. Kot bardzo lubi tutaj leżeć w momencie, kiedy coś nagrywam. I mruczyć do mikrofonu. On się nie poddaje i nie chce stąd pójść. Dobra. Zulski relik skończył robienie pomnika. To jest okej. Okay. Czy czymś możesz pomóc? Na razie nie. Robimy spichlerz w takim razie. Boże, shit. Dobra. Teraz tak. Jaki to będzie mieć atak? Trzeba zarąbać tą jednostkę, bo ona nam będzie bruzić z drugiej strony. Ostrzelanie tych tutaj da nam znacznie mocniejsze rezultaty. Trzeba chronić to działo. Za chwilę tych panów stąd naśla na tych biednych kuszników i może uda nam się to działo tutaj utrzymać, chociaż czy ja wiem, czy ten front w ogóle jest trudny. Szczególnie przez tą Genewę, która mi wchodzi trochę we wpływy Poznania. Przejęłabym ją i zniszczyła. Z pytań pojawił się wielki pisarz. To jest spoko. Naprawdę normalne w momencie, kiedy zawsze potrzebujemy czegoś bardziej zaawansowanego. Dobra. Idziesz do Poznania. Co wy robicie tutaj? Aha, ja ci już coś włączyłam, tak? Zrobisz bank, dobra. Rób bank. Ty mi dasz 356 kultury, to trochę mało. Możesz stworzyć wielkie dzieło w takim razie. Chów niestrudzenie parł do przodu. Gdy zając obudził się z drzemki, ujrzał żółwia u linii mety, lecz nie zdołał już go dognać. Wtedy żółw rzekł: do celu kroczy się powoli, lecz zdecydowanie. Doprawdy wielkie dzieło. Bardzo cieszę się, że je stworzyliśmy. Mamy zrobić w trudnym terenie. Proszę. Okej. Okay. Idziemy trochę popsuć szyki obecnym tam. Aha, tu jest zniesienie, więc nie mam jak do tych dojść. Dobra. Miejmy nadzieję, że nasze działo przetrwa.
Ej, wyłącz. Kurde, mam jakiś problem z przyłączaniem jednostek. Uła! Uła, dosyć dużo tutaj tego wojska. Maria Teresa, ale ty naprawdę nie chcesz ze mną pokoju? Tak serio? O, jest. Nie chcesz. Come on, Maria Teresa! Ah. Niestety. Dobra. Jedzimy z tym w takim razie. Skoro nie, to nie. Tam jeszcze jedni kusznicy będą iść, prawda? Tak, są nowe wsparcie w tej chwili. Trzeba cofnąć tą jednostkę do Cytadeli. Uleczyć działa. Dobra. Nie. Czy ja mogę zmienić tą jednostkę teraz? Dziękuję. Teraz mogę ich zarąbać. Dobra. Panowie. Niech panowie się cofną o jeden. Zaatakują tych tutaj. Działo się trochę podleczy. Ci podejdą tu. Ci są pewnie na straty. Co się jeszcze tu dzieje? Tutaj nam się produkują kusznice, tutaj nam się robi bank. Nie, nie jest dobrze, nie jest dobrze, moi drodzy, bo oni tutaj nas zaraz zaatakują z drugiej strony i my się nie obronimy. Kurde. Co z tego, że mam 6 szlaków handlowych, skoro nie mam z kim handlować? Wiedeń? O, jest. Nie? Dobra. Boję się Polinezji w tej chwili. Naprawdę boję się Polinezji, bo mogą nam bardzo mocno bruździć. Wróg się zbliża. Tam jest jednostki. Jednostka będzie jeszcze lepsza w zmasowanym ataku. Dobra, raz po raz, jedną po drugiej z tych jednostek będziemy je zarąbywać. I tyle. Tutaj się robi spichlerz w relikcie. Za chwilę kolejni kusznicy. Właśnie tutaj powinni być kusznicy, dobrze. Oni już wchodzą do Poznania. To daje nam 3 jednostki kuszników, jedne działa i jednych arkebuzerów. Boję się tej nazwy, bo zawsze ją przekręcam. Polinezja i Niemcy zostają przyjaciółmi. Super! Gdyby nie to, że z Niemcami jesteśmy w stanie wojny, to nawet mnie to cieszyło. Ale w tej sytuacji niestety nie. Awans jednostki. Działo! To niech działo się wyleczy. Simba, mój drogi, czy to jest to jakiś, no, jakaś nowa moda, że ty zawsze teraz miauczysz, kiedy próbuję nagrywać? Mój kot jest przesłodki i wspaniały. Niewielka porażka, niewielka porażka, niewielka wygrana. Panowie, kolejni kusznicy tutaj idą.
O, i co teraz? Co teraz? Co teraz? Co teraz? A Polinezja nie bruździ tutaj, no. Come on. Jest umowa. Mamy pokój chwilowo. O, jesteś neutralny, już nawet nieostrożny. Co już szukasz? Aha, okej, dobra. Nie chcesz zupełnie ze mną handlować. Mimo, że niby jesteś neutralny, to jednak nie. Nie mogę też z wami negocjować pokoju. Nie wygląda to dobrze. Przynajmniej front nam się tutaj umocnił. Kosztem tego tutaj. Za chwilę... bank, który został wyprodukowany, trzeba będzie zmienić na... O! Pięknie tego wielkiego generała tutaj nam tak wystawili. No nie, no... Ja dziękuję, panowie, no to nie trzeba było. Naprawdę. Naprawdę jesteście super. Dobra, robotników nam podpowiadają, więc niech się tak zadzieje. Wy się wyleczcie. Bang. Bang. I nie ma tego generała. Czy tutaj kogoś mogę? Nie? No to nie. Podejdźcie kusznicy. Wy też nic nie możecie. To chociaż was to zaboli wszystkich. O! I mamy kolejnych kuszników. Dobrze. Ile robią robotników, tu się robi banki. Za chwilę te dwa miasta będą produkować jednostki na front polinezyjski, bo jestem pewna, że za chwilę tutaj też wybuchnie wojna. Ponieważ dlaczego nie? Następna tura. Wróg się zbliża. Dobra, Poznań może ostrzelać wroga. Skąd? Gdzie? Gdzie? A tu. Spoko. Niech szczyla. A wy wejdźcie do Poznania. Co to jest? Niemiecka jednostka karaweli. To nie jest dobra wiadomość. Wy się chwilowo stąd wycofajcie. A wy przejdźcie do przodu. Zakaz. Cukru. Pewnie nas to może urąbać, dając życie. Dobra. Dysponuj delegatami, tak. To co, Mario? Wykrwawiłaś się już? Jest. Jeszcze nie? Dobra. Czekamy. Czernienie wygasło, wróg się zbliża, no tutaj jest taka Ravela. Nowy sojusz mi dołącza do Brukseli, to nie powinien być problem, moi kusznicy dostali damage'a. Zakaz przyjęty, uczeni, rezydenci. Dobra. Tu mamy niezadowolenie, ale... bywa. Dobra. Niech ci goście teraz zejdą z frontu. Tych należy już zarąbać. Tych należy zarąbać.
Rzeczywiście bronienie się jest o wiele łatwiejsze niż atakowanie. To też jak w jakiś sposób mi idzie. Te próby ataku były za to naprawdę, naprawdę, naprawdę nieopłacalne. Nuku Hiwa. A, Zrulski Relikt. Wreszcie może nam coś wybudować. Zrulski Relikcie, co wy możecie? Wy możecie kuszników w ciągu 9 tur albo warsztat. A macie coś, co by zrobiło nam zadowolenie? Maybe? Bo mamy z tym znowu problem. Ale nie widzę, żeby coś było. Dobra. Będziemy na razie robić jednostki. I to będą kolejni kusznicy. Gdzie oni są? Kusznicy? Tutaj. Dobra. Jednostka bez rozkazu. Ci się leczą. Ci nie mają jak tych dostać. Kurde. No to czekacie. Następna tura. Dobrze, Kamecha, bardzo cię przepraszam. Trochę mu się nie spodobało to, czego nie poparliśmy. Za to został przyjacielem z Egiptem. Egipt nas bardzo, jak wiemy, kocha, uwielbia i lubi. Super. Po prostu genialnie. Dobra, to nie będzie nas szczał, a tymi też nie będzie nas szczał. Dobrze. Znaczy, ci mają ich zasięgu. Mają. Więc niech będzie tak. Bęk. Bęk. Ci się przejdą tutaj. Ci się leczą. A tutaj mamy niewykorzystanych kuszników, którzy idą na front. Czy gdzieś kogoś jeszcze możemy? Nie, 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 nie. Tu się robią kusznicy na ten front, tu się robią robotnicy, następna tura. Wróg się zbliża. Znowu pojechali po naszym dziale. Ale oni zbytnio tego nie przeżyją. Nie, wy sobie ostrzelacie tych, bo działo da radę tutaj dosyć mocno podziałać. Działo da radę podziałać. Wybierz produkcję w nowej Sparcie. Nowa Sparta stworzy nam działa. Robotnicy. Robotnicy myślę, że pójdą do Poznania i zrobią drogi z Poznania do Cytadeli. Potrzebujemy jakiegoś dobra luksusowego. Albo metody na powiększenie zadowolenia. Albo czegokolwiek, kurde. O, możemy za wiarę kupować. Kusznicy it is. Dobra. Oni sobie pójdą na celności. To dobrze. To mamy w takim razie dodatkową jednostkę tutaj. Jednostka bez rozkazów. Co wy tutaj robicie, pyszki? Czy wy możecie kogoś zaatakować? Nie, więc się będziecie bronić. Wy też, wy też, wy też, wy też. Następna tura. Sytuacja nie jest ciekawa, bo
każdy mnie potępia. Przecież nic wam nie robię od X czasu. Faktycznie, cały czas walczę z Wiedniem, ale to oni mnie atakują! Wszyscy mnie atakują. Dobra, tych kuszników trzeba będzie zarąbać. Ci kusznicy niech się wyleczą. Ci podejdą. Ci też podejdą. Ci jeszcze raz. Dobrze. I w zasadzie tutaj na froncie jest spoko. Nasi kusznicy stąd idą, za chwilę będą kolejni, więc na Nukuhiwie też będziemy mogli się dosyć ładnie bronić. Co zrobić z tym niezadowoleniem? Cukier nam nie pomoże. Trufle. Trufle by nam pomogły. Chyba. Następna tura. Wrogi oddział na moim terytorium? Gdzie? Tam. Okej. Okay. Dobra, kolejni kusznicy. A, mamy już drogę do Nukuhiwy. To super jest. Dobra, więc tu jesteśmy dosyć mocno bronieni teraz. Spartani będziemy robić zbrojownie. Tutaj uleczymy działa. Dobra. Oni nie mogą nigdzie podejść. O, widzę, że będziemy mieć ustawkę kusznicy na kusznicy. No super. Co znaczy, że ta jednostka jest w dużych problemach. I tarapatach. Dobra, będziecie budować drogę. To wam nic nie daje. Jednostki, jednostki, zbrojownia. Dużo jednostek. Warsztat w Nukuhiwie. Mamy 2 z niezadowolenia. Mieliśmy 3, więc nie jest najgorzej. Dobra. Działo się broni. Następna tura. Dobra. W następnej turze sprawdzamy, czy Maria chciałaby pokoju. A jeżeli nie, to będziemy kombinować. Znowu podchodzą generałem. Dobrze. Maria się wykrwawia, jeżeli chodzi o liczbę kasy. To jest bardzo pozytywne. Bang, bang. Tu się bronimy, tu się bronimy, tu się bronimy, wy się leczycie. Jednostka bez rozkazów po tej stronie. Po tej stronie się bronimy na całego. Nie, z Nukuhiwą na razie nie chcę nic robić. To co, sprawdzamy, co Maria ma ochotę zrobić teraz, nie? Hmm.
Jeset. Panie, czas na negocjacje. No dobra, moi drodzy. Moim zdaniem sytuacja wygląda nieźle. Front austriacki jest w pewien sposób zabezpieczony. Front polinezyjski na razie spokojny. Powoli w takim razie w następnym odcinku będziemy się przygotowywać do przejęcia kolejnego miasta. Raiatea. Dobrze. Chociaż ona nam nic nie da, więc myślę, że Raiatea to my zniszczymy po prostu. A potem zaczniemy powolny marsz do Honolulu. Oczywiście wszystko się spieprzy po drodze i coś pójdzie nie tak. I trzeba będzie to zrobić inaczej. Ale to cóż, dowiemy o tym w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś rady, pamiętajcie, zostawić je w komentarzach, bardzo chętnie z nich korzystam. A tymczasem dzięki wielkie, że obejrzeliście kolejną część moich przygód w Cywilizacji 5. Zginę tutaj. Jak nic tutaj zginę. Trzymajcie się, cześć.